Może nie zabrzmi to skromnie, ale muszę powiedzieć, że dawno nie mieliśmy w Tygodniku do Rzeczy tak treściwego i bogatego w tematy numeru, jak ten, który podsumowuje pierwszy tydzień nowego 2017 roku. No ale też przyznać trzeba, że wydarzeń ten pierwszy tydzień dostarczył tyle, że można by nimi obdzielić ładnych parę miesięcy. A wszystkie te wydarzenia sprawiają, że ktokolwiek interesuje się polskim życiem publicznym, musi zadawać sobie zasadnicze pytanie. Czy się śmiać, czy się bać? Czy mamy do czynienia raczej z kompromitacją i groteską i farsą, czy mamy do czynienia z potencjalną tragedią i może się to wszystko zakończyć albo jakimś nieszczęściem, albo w każdym razie wyłącznie szkodami dla Polski. Nie mamy dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo tę odpowiedź zna przyszłość. Mamy natomiast cały blok tekstów poświęcony sejmowym protestom opozycji, kompromitacjom liderów tych protestów i radykalizowaniu się pewnych grup, które stwierdzają, że pokojowo z prawem i sprawiedliwością to nie ma już co walczyć, a skoro PiS to faszyzm, a faszyzm to zło wcielone, to usprawiedliwione jest wszystko. Wojciech Wybranowski, Kamila Baranowska, Agnieszka Niwińska, Piotr Gociek i ja piszemy o bieżącej sytuacji politycznej, ale nie tylko, bo na przykład o międzynarodowych kontekstach tej sytuacji, o tym, co zrobi Unia Europejska, co może nam zrobić, pisze Łukasz Warzecha, a Maciej Pieczyński skupia się na skutkach potencjalnych nieszczęściach, jakie może nam w opinii międzynarodowej zgotować sprawa mordu w Ełku i późniejszych zamieszek będących reakcją na to morderstwo dokonane przez imigranta. A żeby zakończyć sprawy krajowe, powiem jeszcze, że Wojciech Wybranowski podsumowuje także to, co wiemy na temat śledztwa w sprawie Józefa Piniora, bo o sprawie tej nie należy zapominać, choć oczywiście wydarzenia i sensacje ostatnich dni zdołały ją w istotnym stopniu przykryć. Polecam wywiad z Johnem Danielsem, to prominentna postać ruchu żydowskiego, postrzegana jako bliska Donaldowi Trumpowi. O drużynie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych mamy zresztą analizę Jacka Przybylskiego. Polecam również tekst Witolda Repetowicza o Turcji. No i właściwie mógłbym polecić Państwu cały spis treści, ale skupię się na jeszcze jednym tekście. Tomasz Kwaśnicki przewiduje, do czego może doprowadzić, jakie skutki może mieć dla Polski bardzo intensywny w tej chwili napływ imigrantów z Ukrainy, którzy za stosunkowo niewielkie pieniądze zastępują tych Polaków, którym przy tak niskim bezrobociu, jakie mamy w tej chwili, zwyczajnie nie da się pracować. Oczywiście wszystkie stałe rubryki, wszystko to, co zawsze w Tygodniku do Rzeczy, polecam serdecznie już w kioskach, w e-prenumeracie albo w prenumeracie zwykłej, którą w tym tygodniu można odnowić na szczególnie preferencyjnych warunkach.